No dobra. Adminik, chodź tu, Bibaldeuszu. Nie sprawdzasz mnie jak pierwszy raz w życiu. Bladis. A, przybieg, przybieg, przybieg. Jednak przyszedł sprawdzić kolegę. Dobrze, dobrze. Już się wystraszyłem, że. A i co jest? Bladis nie sprawdza mojego dubska? Jo, pierdykam, widzowie. O co chodzi? No wy co, zmienił koszulkę na nową? Nie chce zapłacić od razu? No tutaj to nie sprawdzę. Co tu się stało? Ale jednak. Dużo koszulek na zmianę ma, to widzę, że bez problemu. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy. Halo, widziałem, halo. Jak Zacha na moich oczach w elektryku zabił Jawora i chciał uciekać przez wenty. W jakim elektryku? Słucham cię, Blaszka. Elektryku, gdy wracałem mnie tam właśnie... w ogóle nie było. Techniką mnie tam w ogóle nie było. Właśnie chciałeś użyć wentu i chciałem nie, właśnie blacha. Też... Ja Zachę widziałem, wenty. Jak szedł na dole. Ja szedłem dołem na dół cały czas i potem w lewo szedł. Potem stary, robiłem tankowanie, natomiast w elektryku mnie nie było. Nie wiem, możecie mi nie ufać? Potwierdziliśmy. Tak, czekałem na dobre. Blaszka, jeszcze raz. W którym miejscu dokładnie leżało ciało? Od razu to było tak. Wchodzę do elektryka, widzę Jawora na skręcie, Zacha go zabija na moich oczach i próbował wyjść wentami. I ja tego kątem oka widziałem jego nick. Kątem oka, Blaszka. Kątem oka widziałem. Kątem oka. Znaczy, pierwsza sprawa, jak mógłbyś widzieć nick byku, jak big by ten... Jak nick jest na górze, a pierwsze idą stopek, wchodzisz do elektryka. Oka. Śmierdzi no, tak, i widziałem serem. Go kątem oka, no bo tak widziałem. Nie widziałeś, na stopach miał napisane, tutaj tak, Zacha Blaszka, jestem na pięcie. Blaszka, gdybym cię nie znał, to bym ci uwierzył. Ale to ostatnio lubisz na kogoś zwalać winę i sobie zabijać kogoś na boczku. Ale nie powiem tak, chyba, że to jakiś tuchet wleciał. Na swoje potwierdzenie nic nie mam, bo jedynie co to byłem w reaktorze i miałem sweep cardy w adminie. A czy ktoś widział Blaszkę? Ja widziałem Blaszkę i powiem, że Kuba mnie widział. Na początku podchodzi tam do jakichś kabelków i szczerze mówiąc Blaszka nie wydawał mi się, żeby był taki. Przepraszam, a co ja niby widziałem, bo słyszałem swoje... taką ty osobą, ze mną szedłeś do reaktora. Do bycia zdrajcą. Szedłem? I szczerze mówiąc, ja bym w stanie uwierzyć Blaszce, że może faktycznie to był Zacha. Niefortunnie po prostu Blaszka wszedł akurat do pomieszczenia, kiedy on zabił Jawora. Jestem w stanie trochę, w to uwierzyć. Trochę jestem zdziwiony, że diabeł się tak mocno rzucił na obronę od razu. Nie, no bo wysłuchajcie, jak to brzmiało. Widziałem kątem oka nick, jak gościu siedział niby na wencie w elektryku, a on wchodził z dołu i mówi, że kątem oka widział nick. Czekaj, ja doprowadzę to diabełu. To było tak, że to było na koncie ja i dopiero uciekał do wentu. Nie wiem, ja jestem w stanie, Blasz, też żeby uwierzyć i wydaje mi się, że to może faktycznie być niefortunnie został złapany na tym. A nie, jak zwłoki widziałeś na wejściu od razu, to nie, nie ma na opcji. Wejściu, jak masz ten kąt, masz pierwsze tą pierwszą ścianę z elektryki i jest te przejście dalej, co nie? No to i to jest. I właśnie to wtedy złożyłeś ciało, bo miałem akurat tego. Nie ma wała, nie ma wała, żebyś kogoś widział. A ja mam od razu, takie pytanie. Szedłem, widziałem jak zachadzał. Dlaczego nie? Dlaczego miał nie ma wała, żeby kogoś widział? Nie kumam. No w sensie, nie wiem, no próbuję sobie tego długo rozmieścić. Miałem tam zadania. Na wchodzie normalnie mu się pokazało. A Zacha, to co masz? Normalnie widział ciało. Nie. Żeby znowu bardziej... nie głosować, bo ciągle głosujemy od razu ten. A Zacha, jeszcze się ty wypowie. Nie no, ja myślę, że tu Blaszka wystarczająco dużo powiedział. Ja tu nie muszę nic dodać. Dobra, no nie wiem, ja wierzę Blaszce. Ja chciałem tylko powiedzieć. Ej, teraz mi szkoda Zachy, nie? Ja widziałem dobrodzieja, który jest na pewno czysty, bo sobie ładował te shieldy. A ja zrobię tak, że poczekam do końca votingu, bo się pocicie. Też za bardzo, ja nie wiem. Ja widziałem, co widziałem. Też tak średnio jestem powiem tak szczerze, co nie? W sensie pewnie teraz będę podejrzany, ale po prostu skipuję, bo no, nie wiem. No ja też nie spowałem tak naprawdę. Bo i Blacha, Blacha i Zacha mi śmierdzą po prostu. No nie wiem, moim zdaniem no, to było dosyć, przekonujące. Znalazł ciało jest tylko przy nim Zacha. My nie ufamy. No. No. W sensie, what the fuck, wcześniej w ogóle stary, bez żadnych dowodów wskazujemy, ja teraz stary, znajduje... Ale równie dobrze ale on co? Mógł takiego powerplaya zrobić. No. Mi się wydaje, że Yoshi może być ale... podejrzany, ale tak, jak no, nie... Rzeczywiście, no bo tak po prostu... Wow, brawo. Nie dobra. Wiem, to nie było... Teraz trochę blady mi śmierdzi. Pierwsza rzecz jest taka, widzowie, że jak weszliśmy robić kartę, pamiętacie, że on siedział sobie w tym miejscu? Nie podszedł do stołu z prawej strony. Tutaj możesz tylko admina sprawdzać. Jakby próbował patrzeć się na wszystkich dookoła, ale sam nic nie zrobił. Jakby też Badiego nikt nie jest w stanie potwierdzić. Oprócz tego, gdy ja zaatakowałem...
Ja zaatakowałem Blaszkę, bo zaczął pierdzielić głupoty i się trochę mieszać w zeznaniach. To... Chodź, Neurach, chodź za mną. Głupota. Teraz będzie gadał, bo chłop nie wie, że o igrowanie chodzi. Jak ja zacząłem, ja powiedziałem, że to, co Blaszka gada, jest głupie, to nagle... Ej, dlaczego diabeł oskarżasz Blaszkę? Ja powiedziałem, że to jest głupie po prostu. Szczerze myśląc, zostawmy sobie strzelanie, bo przecież... Idealne, co możemy zrobić. Zamknąć drzwi, czy mi się wydaje? Okay. Dobry. Dobry. Witam. Dobra, Mandzio. Okej. Okay. Idę sobie do fizycznego, sobie zaparzyć kawkę w moich pięknych fioleczkach. Przebiega obok mnie Blaszka. Idę dalej do kamer, przebiega obok mnie Zacha i sobie myślę, kurde, walić te kabelki, pójdę sobie na kamerki, patrzę sobie kamerki, chillera, utopia, po czym nagle zauważam, ty, ciało jest na samej górze, a tylko był tam Zacha, jeszcze go minąłem, jak zaczął schodzić na dół do elektryka. Zacha właśnie zabił teraz Zacha, Blaszkę. Ufałem ci, no, ufałem ci, Zacha. No to szczerze, chciałem ci wierzyć, Zacha, szczerze. No dobra, no. To jest 2 do 0 jakby. Zemścił się. To była najgłupsza rzecz, jaką mogłeś zrobić. No w sumie... No trochę tuchet. Jeżeli to nie jesteś ty, to ładnie zostałeś wrobiony, ale mogłeś się obronić. Tak. Ale wydaje mi się, że to jesteś ty. Tak. To jest Zacha, pewnie. Tak. No, dobra, no okay. Niestety, unlucky. Dobra, no to mamy czystą jedną osobę. Czyli wiemy, że Neurach jest na pewno czysty, tak? Cox. Nie Neurach, tylko Blaszka jest czysty. Stawiam, że Blaszka teraz zginie w tej rundzie, skoro mają potwierdzonego, ja przynajmniej walną Blaszkę, skoro wiemy, że już jest oczyszczony z zarzutów jakby, bo bardzo mocno się atakowali w pierwszej rundzie z Zachą. Stawiam, że raczej ktoś będzie się na niego sadził, ten drugi morderca, chyba, że na to nie wpadnie, no to też XD trochę. Serio, nikt nie wpisze tego kodu, co jest? Kuba, pójdziesz ze mną? Nie pójdziesz. Ech. Dobra, mam jeszcze taskę, trzymajmy go, to jest ostatnie strzelanko. Jakby... Kuba. Dobry. Okay. Powiem tak, wyglądała sytuacja w ten sposób. Ja zrobiłem sobie emergency na górze. Jako jedyny, jako pierwszy, bo sobie akurat włączyłem ten pierdzielnik obok strzelania, tam jest taki kryształek do przewinięcia po prawej stronie. Zszedłem, zrobiłem szybko, wpisałem kod na emergency i stwierdziłem, że ktoś zrobi drugi kod po lewej stronie, więc muszę sobie złączyć kabel. A to ciekawe, bo ja z Mandziem byłem. Nie przerywaj mi. No bardzo ciekawe. Tak się akurat składa, że jak dobiegliście, to już to było dawno zrobione, ty biegałeś cały czas za Mandziem, pokazywałem wam, cały czas biegowałem lewo-prawo, żebyście poszli ze mną zobaczyć, jak strzelam z rakiet. Daj mi skończyć. Chciałem wam pokazać, że strzelam z rakiet i biegałem cały czas za wami i wiglowałem. W końcu podbiegam na dole, jak jest ten komunikatywny pokój taki dziwny i Kuba se walnął na moich oczach Mandzio. Również mam pytanie do Kuby. Kuba, czy ty się we mnie zakochałeś? Że tak biegasz ciągle jako jedyny za mną? Biegałem przez chwileczkę za tobą, żeby nie zostać samemu. Ej, no już, ja za tobą też i znowu głosujemy bez dania powiedzieć. Było tak, ja idę sobie z Mandziem, to prawda, robię sobie kodzik w tym, w O2 i lecę, mijam Diabła i kurde, i potem nic, i potem było raportowane ciało.
To znaczy, ja powiem tak, co? Diabeł, dobrodziej na pewno są czyści, bo obok mnie latali, byliśmy sam na sobie, mogli mnie zarąbać. Ale kurczę, patrzyłeś na diabeła, również, jak robił zadania, czy tylko biegał za tobą? Jak robił zadanie, był przy mnie. Tak, by the way, to Kuba przed sekundą się przyznał. Tak, już jest. No, przyznam się. Nie wiem, co ty, Kuba, zrobiłeś. Biegałem cały czas za wami w kółko, a ty... Ale ja ciebie nie zauważyłem, kolega jasna. Ja myślałem, no i musiałem w końcu kogoś zabić. A jak jeszcze się wtrącał agresywnie? No, no jeszcze myślałem, że się uda, ale już widziałem te wałty, kolega jasny. Ten, ja jedynie, spoko, bo Kuba faktycznie był, ale ja tylko mam pytanie, czemu za pierwszym razem Zacha był tak bardzo podejrzany, a wszyscy, nie no, luz, tam ciało było. Ja też tego nie rozumiem. Ale to gadanie im o Blaszki też było bardzo głupie, szczególnie z tym Nikiem mi śmierdziało strasznie mi śmierdziało. Tak nie uratowało z Bladim, bo ja mógł widzieć tylko stopy, powiedział, że widział Nik. I ja myślałem, że ktoś to załapie, ale było tak... Dobra. I było tak, że Bladiś stał tam i żadne taski nie były robione, więc ja musiałem w końcu zabić tego Bladiego, bo on by patrzył na ten completion task. Bo to jest diabeł tak, że w tym elektrycznym jak wychodzisz właśnie z tej jakby z tego to może wykla, tak z boku widać troszeczkę. I on razu widać. To ja nie likuję lepiej. Ała. Jaki ham najgorszy! Jujimio! Olololol, a tu się dzieje. Mógłbym jeszcze go walnąć, ale bym się bardzo mocno zdradził. Widzieli mnie w pierun tutaj, jak robiłem. Kurde, niedobrze. Ciężko będzie. Wydaje mi się, że mogli się nie skapnąć. Co tam było? Diabeł na moich oczach zabił sobie Zachę, po prostu. Okej. Okay. Okay. Kto? Diabeł. A nie weryfikujemy tego, tylko wierzymy w słowo. Dobrodziej możesz potwierdzić, bo Dobrodziej też przy tym był. Przy czym? No właśnie. O nie, to oni chcieli z double killa zrobić, to jest Diabeł Dobrodziej 100%. Ja nie wiem, o czym mowa, co jest grane, chwila. Jeśli tak, to oni chcieli double killa zrobić, jeśli Dobrodziej teraz będzie bronić Diabeła. Także jak Diabeł 100%. Słuchajcie, u Bladiego dzień wygląda tak, otwiera oczy, zanim pójdzie siku, zanim pójdzie się napić, pierwszy co idzie, to się przykleja do Diabła i sprawdza każdą jego misję po kolei. Ale właśnie nie przyklejam się do Diabła, tylko do Dobrodzieja, a Diabeł nagle wbija i jeb dup załatwia Zachę. Tak jakby czekał, żeby Dobrodziej zabił mnie, bo wydaje mi się, że... A Dobrodziej zaspał, ponieważ jest tu headem. Ja to wierzę. Ja powiem tak, ja zrobiłem mi sklika, panowie, i przyznaję się, że jestem mordercą, kosztujcie na mnie. Pozdrawiam. A mógł to mówiąc, wydaje mi się, że chcieli zrobić double killa, tylko Dobrodziej zasnął. Dobrodziej zasnął, Dobrodziej zasnął. Ja był jedynie w tym dobry w tą grę, żeby zrobić. Nie, to ty... Poczekaj, to ty mnie posłuchaj. Walnąłem sobie typa, on robi... Stoi, nic nie robi. Blady sobie stoi przy ścianie, a ty się patrzysz tak w lewo, w prawo. Totalnie nic nie zrobiłeś, stary. Ten trup leżał przez dobre 5 sekund na podłodze. Bo już ludzie głosowali na nie, no, no najlepsze. Nie, ja po prostu się załamałem na tym, co tu się stało. Autentycznie, walnąłem typa i czekam 5 sekund w miejscu, a ty... Dobrodziej, diabeł. To teraz wiesz, czemu nie jesteś imposterem. Autentycznie. No nie wierzę, chłop się w środku przyznaje, że nie... Nie, bo to mnie załamało, co tu się wydarzyło. Miałeś 5 sekund, żeby walnąć typa, który robił probówki, a ty stanąłeś... Przyczyn? Słodki Jezu, nie wierzę. A Dobrodziej taki biedny, bo raz na milion lat jest zdrajcą. Ja po prostu się załamałem i położyłem głowę no na kolanach, Dobrodziej, nie? Przykro mi, że miałeś takiego tuchet. Ja jestem tuchetem, to ten ma...
Refleks starego byka! Diabeł jak jesteś, jesteś. O my god, nowy Bladiego już odwalili. Zobaczmy, ile będzie wołtów. Weź sobie włącz jakiś test na refleks, zanim wchodzisz do tej gry, bo 5 sekund opóźnienia to jest dobrze. Test na refleks, jak ty zrobisz test na inteligencję, diabeł. Co ty na to? Po prostu zagrałeś to jak konkret pajac. Elo, ja no, też powiem, nie potrzebuję. Nie, dobra, ja też mogłem. Powiem tak, ja też mogłem powiedzieć, że to Bladi byśmy go wyeliminowali w sekundę, ale położyłem głowę na nogę i mówi, ja pierdziele nie wierzę. No, no to ja też nie wierzę, coś ty właśnie zrobił. Ja zrobiłem to samo, jak się przyznałeś. Dobra, dobrodzi, weź kogoś zabij i od razu hołd będzie, no, będzie szybciej. No mam cooldown, nie mogę. Nie, no widzowie, no, konkret, no kurde. Ten, 5 sekund tam było. Bo poczekać 27 sekund i 29 sekundzie powinniście zrobić sabotaż. To już prędzej byłoby granie głupa, że diabeł odwalił coś głupiego i że dobrodziej po prostu... Tak. My, nie wiedział. Po prostu widzieliśmy to, że widzieliśmy. Nie, no mogliśmy na ciebie zrzucić, ale ja mówię... Refleks szybkiego liścia tam był potrzebny, kurde. Według mnie to jest mandzio. Dobra, panowie. Kuba, dobrze głosuję na Mandzie. No, ja twierdzę, dobra, że to Bladi, no. Alien wchodził do wentów, potwierdzam. A, to prawda, to prawda. Alien do wentów. Ja się skanowałem z Bladim, a Alien podbiegł i do wentów skoczył. Tak, tak, po prostu. Tak było. Tak było, nie zmyślam. Jeszcze zdążyłem powiedzieć, zanim walnąłeś tego typa, zdążyłem trzy razy powiedzieć, no dobrodziej, proszę, zabij go, dobrodziej, proszę! A dobro stoi w miejscu! O co chodzi? Powiem tak, podajmy sobie ręce, bo to była gówniana zagrywka z obydwu naszych stron, Filipie. No, ja zawsze miałem wolny refleks. Ja złapałem się za głowę i odszedłem od mikrofonu na chwilę, dlatego nic nie mówiłem, bo to było po prostu... Aj, jedź pan. To easy runda, co? No, łatwo. Lecimy następną. Jak dla mnie, Mandzio.